Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj jest niedziela, 12 dzień lipca 2020 rok. I znajdujemy się na stacji Cieszyn. I udamy się pociągiem kolei czeskich do czeskiego Cieszyna. A potem do Frytka Mistka. Tutaj widzimy z boku remont linii 190 do Goleszowa. Tutaj mamy perony rozebrane. Tak, że jest remont tej linii. Kiedy będzie zakończony? No, oby jak najszybciej. Czekamy. Ta linia była nieczynna do tej pory. A w drugą stronę jest linia 90. Do Zebrzydowic. A tu patrzymy, że stoi pociąg KS Kolei Śląskich odstawiony na bok. Chyba... Dlatego, że mamy jeden peron obecnie czynny na dworcu w Cieszynie. Dworzec w Cieszynie jest również zamknięty. On jest czynny tylko od poniedziałku do piątku, więc soboty w niedzielę nie skorzystamy. Dzisiaj mamy niedzielę. I czekamy na wjazd. Na wjazd. Dworzec Cieszyn będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. I wjeżdża pociąg relacji Frytek Mistek Cieszyn. Motoraczek. Nie, szynobusik. Szynobus? Tak. Motoraczek. Tak jak dobrze. Szynobusik. Szynobus to się nazywa. Motoraczek. Nie, motoraczki są krótsze. Jesteśmy na stacji Czeski Cieszyn i tutaj stoi pociąg do Opawy Wychod City Elephant. A tu wjeżdża pociąg City Elephant z relacji Mosty Ujablunkowa Studenka. Którym się udamy do Studenki? A przy okazji pozdrawiamy pana Ryszarda, który jest tu z nami. Nie, on jest bezbłędny, bezbłędny. Dobra. Czyli zmiana planów, a tu dziękujemy za wspólną podróż. Ja, jeszcze raz. Dzięki. Cześć młody, trzymaj się. Siadamy, jedziemy. Przyjście stanice Karwina, Hlavnina, Drażni. Jesteśmy w pociągu City Elephant, kolei czeskich. Jak widać, w Czechach również trwają prace torowe. Jedziemy do Studenki. Na bilecie Silesia Weekend. I wagon pierwszej klasy. Również jest w Elefancie. Tak. Innego koloru siedzenia. Rozkładany stolik. O, i taki motoraczek w Detmarowicach. Do Petrowice u Karbinę. I zbliżamy się do stacji Bochumin. Tu już byliśmy parę razy. O! Polskie lokomotywy. Tak. Czeska Skoda. Tak. Tutaj o, też tu widzimy EU7. EU. Tu byliśmy kiedyś, kiedy była tutaj wystawa. Tak. Chodziliśmy. A, tu EP9 po drugiej stronie. O, proszę. Czeskie drachy. Bochumin. Z tej stacji też parokrotnie już jechaliśmy. A tutaj widzimy Regiojeta. Regiojet i stacja Bochumin.
gdzie przyjeżdżają pociągi Kolei Śląskich i Intercity. Ale teraz nie przyjeżdżają Kolei Śląskie. Już chyba jeżdżą, wiesz? Ale chyba jeszcze nie. Już chyba jeszcze. Skoro jeżdżą czeskie do Polski, to myślę, że Koleje Śląskie również przyjeżdżają do Bochumina. No i jesteśmy na przystanku, na stacji w Ostrawach Lawni na Drażli. Tu jest nasz City Elephant i biegniemy na pociąg Porta Morawika! Jesteśmy na peronie pierwszym, gdzie ma przyjechać opóźniony pociąg Porta Morawika. I dlatego żeśmy... Tata! Siedli, tak. A gdzie jest ta Porta Morawika? No tutaj nie widzę zestawienia Porty Morawiki. Silesia jest. No bo to jest chyba stare, wiesz jeszcze? Też nie, myślę, że... A bo to jest inna godzina, tata! To jest inna godzina. Tak, zobaczmy z drugiej strony. No. Warszawia. Ale długa. O. Tu jest. Tutaj. A tutaj. Takie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pudeł. A jeszcze Ostrawa potem będzie. O, właśnie zapowiedzieli, że jest opóźniona porta nasza. 40 minut. 40? Tak, a dworzec w Ostrawie, tu są dwa perony. Spóźniona 40 minut, my dzisiaj na krótką trasę. Stacja w Ostrawie została otwarta 1 maja 1847 roku. I znajdują się tu cztery perony, czyli 8 krawędzi. Tu dwie linie kolejowe, 270 linia czeska Trebowa Bochumin i 323 Ostrawa Chlawni na Drażli Walaskę Merzelici. Jest to fragment linii kolei północnej cesarza Ferdynanda. Udało nam się złapać Regiogeta. I Vectron. Razem do dzieci. Bochumin, Brno Kralowe Pole. Do Brno Kralowe Pole z Bochumina. Brno Kralowe Pole. Bochumina. 1114. Regiojet. Jednak wracamy do Bochumina i do czeskiego Cieszyna pociągiem osobowym. Coś się stało i wszystkie pociągi są poopóźniane. Porta już planowany przyjazd 11.02 ma przyjazd 11.54. Bochumin, Rybice i wracamy, bo porta jest opóźniona no już 50 minut prawie. Prawie godzinę. A, cały czas stoi. Monitorowaliśmy godzinę przyjazdu i opóźnienie wzrastało. Chyba dalej stoi w tym, w Ostrawie z Finów. Przynajmniej tak wynika z aplikacji. Z komunikatu, który był podawany, wiemy, że wszystkie pociągi do Pragi i z Pragi są opóźnione. Bo to właśnie, coś się wydarzyło. Nie wiemy co.
dlatego dla bezpieczeństwa postanowiliśmy wrócić. O, EU7K052. Postanowiliśmy wrócić do czeskiego Cieszyna. Jakiś City Elefantem. A wjeżdżamy teraz na stację? Do Chumi. Po Chumi. O, tu stoi pociąg Kolei Śląski do Katowic. Ej, proszę. Jest. Po Chumi Katowice. Na szczęście nie jest splecowany. Jest, nie jest. Może wagon się popsuł albo coś. Coś się musiało wydarzyć. I nie. Pociągi są opóźnione. Najwięcej Porta Morawica. I wjeżdżamy do czeskiego Cieszyna. I teraz szybko biegniemy na szynobusa. No, szynobusa. Jak sprawdzaliśmy, Ostrawan w ogóle został wykreślony. I Fatra. A Porta Morawica 90 minut opóźnienia. Tak samo Polonia do Wiednia. Oj, chyba nam uciekł. Biegniemy. A jest, udało się. Jadamy, a tam stoi ET42. Wsiadamy, miła pani nas poinformowała, że jedziemy do Polski. Udało się. Tutaj mamy City Elefanta. I żegnamy. Czechy. Mówimy mu do widzenia. Jeszcze tu wrócimy do czeskiego Cieszyna pewnie nie raz. Albo no już będziemy tu. Teraz już jeździć będziemy. Jak ma otwarta granica, to można jeździć. I wjeżdżamy do Cieszyna, gdzie kończymy tą naszą podróż krótką dzisiaj. Długą. Długą? Tak. Pełną zmian planów. Tak. Wysiadamy i idziemy do auta i do domu. Do widzenia. Do zobaczenia. Cieszyn. Niedziela, 12 dzień lipca 2020 roku.